Cześć i czołem, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. To już chyba 22 albo 3 odcinek, nie wiem. Cześć Bastek, dzień dobry. Hello. Właśnie zacząłem nagrywać, także Bastek jest z nami. Słuchajcie, nowy odcinek, nowa trasa. Jak widzicie, mój stan gotówki w portfelu, a raczej stan konta przedstawia się bardzo, ale to bardzo przyjemnie. 32 tysiące mamy w tej chwili gotóweczki. Jak tak patrzę tutaj na godzinę z tego co powiem, to no tak naprawdę no zejdzie mi zaraz chwilę, tyle tak będzie 20, więc jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo będę starał się spłacić jakieś kredyty, żeby ta rata mi zeszła tak do tych chociaż 9 tysięcy. A jak to zrobię, to już będę mógł się bawić w jakieś tam ulepszenia pojazdu itp. itd. Bastuniu, kochany, co tam powiedz, porabiasz? Jak było w pracy? Bo wiem, że ty po pracy to jesteś, to tak ten. No, to w robocie była minęła i. Także byle do przodu, panie dziecku. Byle do przodu. Patrzę tutaj na jakieś traski, ale tak naprawdę nie widzę żadnych fajnych misji. Może na zewnętrznych coś będzie. Cena według dystansu. 6, 6. Ach, chyba coś się też, że tak powiem, skopało, jeżeli chodzi o misje, bo mam same takie, mam 3 misje w ogóle. Trzeba chyba jakiś przespać się albo coś zrobić, żeby się misje zresetowały. No ale nie będziemy spali, jak nie trzeba. Będziemy, słuchajcie, jechać. W tej chwili najwięcej zarobimy na tej trasie do Bukaresztu. To jest granica, więc nie chcę. Trudno, ja wiem, że to jest błąd, ale to jest tylko 169 km. Więc damy sobie radę. Spychacz gąsienicowy Kraul Z35K 39 ton. Robię znowu ten sam błąd, a to jest krótka trasa. Może być ciekawie. Basku, jak uważasz? No, parę godzin i dojedziesz. Nie, no ja tam tą trasę przejechałem tak 80, nie? Jak ostatnio włożyłem takie ciężkie coś. Teraz myślę, że będzie krócej, no bo też droga jest dużo krótsza. Ale chociaż będzie śmiesznie. Nawet to jest w tym miejscu, gdzie teraz stoję, więc to jest super. Nie muszę daleko jechać. Przyjmujemy ten ładuneczek. Jedź bezpiecznie. I cóż, będzie śmiesznie. Kozloduj, ale to jest chyba miejscowość w ogóle, taka trochę źle mi się kojarzy. Do dzieła. Ile mam do spania? 4 godziny przewozu bocznego, dojadę za 2 godziny. Idealnie. Skręć w prawo. Znaczy, to co was odpalasz? ETS-a czy. Przygotuj się. Czy ATS-a, czy farmę? To co, jeszcze raz? Skręć w prawo. ETS-ik, traska trzeba te podstawowe, że tak powiem, robić. ETS-ik. Kampania moje. No dobrze. I defikiem pośmigać. Trzeba by zarobić na drugi garaż. No i u mnie to jeszcze się odchła, bo muszę te kredyty pospłacać. U mnie też, bo dopiero mam 50 tysięcy, czyli jeszcze 130, czyli jeszcze jak dojadę teraz sobie jest 100 tysięcy. Chyba, że moje pracownicy zaszaleją. W porządku, znajdziemy inną trasę. Aha, spychałem z tą stronę. Świetnie to zrobiłem. Poczekaj. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Objedziemy po prostu. Skręć w prawo. Skręć w lewo.
Ale jak to się mieście wpakować 30 na godzinę za policją? Oj, to jest straszne. W ogóle jechać za policją to jest tragedia, bo nie możesz jej wyprzedzić, dopóki nas nie pojedzie. No dobra, zostało mi 2,43 do jechania. Spanie mam, słuchajcie, za 4 godziny prawie, więc spoko dojadę. To zrobimy tam jeszcze jedną misję. Na tej misji zarobimy ile? 5000. Nie ma, myślę, dramatu. Będziemy 37. Skończymy na jakieś tam 20, powiedzmy, 4. Kiedy zawsze jakiś taki zarobek przyjemny będzie, a po prostu w tym odcinku zrobimy sobie dwie krótsze trasy, nie będziemy robili takich długich, też może być. Ja teraz jest normalnie urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Jedna policja skręciła mi, pojechała, to ją skręcił fajnie, wyjeżdżą, drugie skrzyżowanie, bum, zaś za policją. Wiesz, to jest to samo. Nic. Nie, bo tamto se pojechał w tę stronę. A może objechali? Nie, tak szybko. W sumie ja nie mogę. No właśnie. Ale cię się spompowałem na siłowni, panie Bastku. Cię była klata i bicek. Siechy ci uczciwe roboty. No to była uczciwa robota. A, jedyna dzisiaj. O, policja. Ale idzie przede mną. Na szczęście, jak mam 40 ton, to się nie rozpędzę, tak żeby ich prześcignąć także ludzi. Jutro, nie wiem, jutro chcę oddać osocze pierwszy raz, zobaczymy, czy się uda. Mam osocze, jutro mam taki ambitny plan, że najpierw jadę oddać osocze. Potem jadę do dentysty, mam na 11. I jak się uda, to zobaczymy, co potem, bo nie wiem, jak pójdę, oddam to osocze, no to już nie będę szedł na siłownię. A jak mnie nie przyjmą, no to pójdę na siłownię po dentyście, a potem muszę odwalić sklep z zabawkami, żeby kupić coś Hani, bo ma imieniny zaraz. A potem Castoramę, muszę kupić jeszcze kontaktów więcej, muszę kupić listwy przypodłogowe już. Także jest grubo. I no. Jeszcze tylko ma podłogę kłaść też. Przadejesz. No już skończył ściany robić, nie? Tak naprawdę. Pomalował raz, tylko teraz pomaluje i będzie już podłogę kładł, nie? Panele. No więc git majonez. Ty, no wjechał jakiś ten na czołówkę. Volkswagen Passat. Poważnie? Co za typ. Musiałem przejechać trawą z tym ładunkiem, nie? Zupełnie jakbym ja prowadził. Trzymaj się lewej strony. Kacia, włączę stopę, bo... I może ta trasa będzie tak wolno szła, że będę musiał robić co innego, a jutro, wiesz, jutro wolny dzień, nie, ale i tak będę, kurczę, staję tak 5:50, nie? Bo jak chcę oddać krew, żeby się wyrobić przed dentystą, to muszę być o 7:00, nie? W centrum krwiodawstwa, z samego rana. Też niby wolna. To wiesz, jak będę na 7:00, to może tak po 9:00, jakby rano zawsze są kolejki, nie? Więc wtedy może tak po 9:00 skończę. I jak skończę po 9:00, no to wiesz, to tam powiedzmy coś tam posiedzę i pójdę do dentystki na 11:30. No. A nie mogę jeść odwrotnie, bo jak się idzie do dentysty, to masz 2 tygodnie bana, nie? Po dentyście nie można. Nie można chodzić do... oddać krew, bo tam jakieś gonkowie coś się może wdać, nie? Po zabiegu, więc proszę ryzyka. Tak samo po jakiejś operacji, coś takiego.
Także mówię, jak mam teraz identyczną wizytę, to tak naprawdę już. Tak naprawdę, potem mam ten urlop, to jak bym teraz oddał to, znaczy to posłuchaj, masz 2 tygodnie przerwy, więc mógłbym, wiesz, wrócić sobie spokojnie. Potem jest to u mnie chyba 16 dni mi zostało do oddawania pełnej krwi, więc jak teraz sobie dam bym osoczy, to wrócę z wakacji i mogę oddać sobie krew, nie? To jest dobry plan. Jedź prosto. No, widzę. Ile będzie czekolada? Pomyślę to. Szaleństwo. 10. Jakoś nawet wiesz co, to mnie nawet tak nie martwi, że 10 czekolad. Cieszy mnie to, że mogę jedną zjeść od razu, jak wyjdę od tego. Bo danie kwiatu jest jakieś 7000 kalorii, nie? Tak naprawdę możesz się nawpieprzać czekolady i chipsów i czego tam chcesz, a nie będzie miał to wpływu na twoją wagę, nie? Bo i tak to organizm pożytkuje na robienie krwi, więc tak naprawdę za poleceniem lekarza mogę zjeść tam wszystkie czekolady. Co za pech. Nawet kiedyś tak mi mówiła do pani doktor, jak pierwszy raz krew oddawałem, bo tam tak dłużej mi opowiadała, nie? I mówi, jak pan odda krew, to nie ma dieta, nic nie ma tam do gadania, tylko pan wychodzi od nas i zada pan czekoladę. Może pan sobie wybrać którą, no ale lepiej nie białą, bo nie ma tam magnezu, ale właśnie gorzką czy białą, od razu pan zjada całą tabliczkę, nie? I mówię, okej. Okay, ja już zjadłem przed. Poświęcę się, no, profilaktycznie, nie? Nie, bo to trzeba uzupełnić, nie? Bo ponoć po oddaniu krwi organizm mega potrzebuje energii, żeby, wiesz, na maksa produkować krew, tak? Znowu. Więc jak jutro bym oddał to osocze, to nie jest woda krew, ale też trzeba. Tylko właśnie przy oddawaniu osocza i tak dalej, czy krwi, to się martwię o jedną rzecz, wiesz? Mianowicie o to się martwię, że to prawie godzinę siedzi na fotelu. I ty, wiesz, czemu to jest złe? Bo musisz się dużo napić przed oddaniem krwi, tak? Tak naprawdę wstajesz, powiedzmy, wstanę o tej 6 i do momentu oddawania krwi powinienem z 1,5 litra płynu wypić, nie? I wyobraź sobie, że potem napijesz się pod korek, a potem musisz godzinę nie możesz ścigać, nie? To jest duży problem. Ale ból. Tego wiesz, jeszcze zawsze przed tym, jak się już śmieje się, zawsze jak tam masz tą kwalifikację lekarską, jak cię dopuszczą gdzieś na górę czekać, to zawsze jeszcze na ścigu. Chociażby 3 kropelki, coś zrobić. A z ogóle się chce, nie? Ampersa. Bo to się dopija cały czas, nie? Wchodzisz i pijesz, nie? Wchodzisz, pijesz, wychodzisz z badania, pijesz, bo potem masz badanie i tam to nie ci sprawdza, jak masz zagęstą krew, to ci nie dopuszczą. Właśnie przywaliłem w słup. Już wiem, na co pójdzie ta moja kasa, bo mam już 13% uszkodzeń, nie? Zarobiona kasa pójdzie na naprawę ciężarówki. Na serwis. Ja nie wiem, ile to będzie. To będzie chyba 13 tysięcy teraz. Chociaż to mogę zobaczyć przecież, bo jest taka opcja. Jak wchodzisz, jest diagnostyka. 7 tysięcy na razie mnie kosztuje naprawy. To mało. Mogę jechać dalej. Pięćdziesiąt.
Zostało 60 km, no ale tym tempem to jadę, to mi też zajmie sporo czasu. Jemy 700. Będzie tak 10 minut czy jakieś 15, nie, na jakąś krótką trasę zrobimy jeszcze. Jeszcze mam jedną, ale to ma już dłuższą trasę, wiesz, u mnie najdłuższa to jest 550, nie? A dłuższych nie mam. Chociaż miałem w taki przebłysk wczoraj, coś, żeby sobie dodać teraz punkt w dłuższe trasy. Wtedy byłoby tak 750, jak w kolejnym etapie jest. Nie wiem, czy nie zmienię tego. Jadę, słuchaj, 65 na godzinę i mogę jechać szybciej. Na prostej drodze, nie? No jo, jadę na serpentę na 50 i nie mogę szybciej. Ale nie mogę mówić ciężarówka, nie rozumiem. A teraz trochę z górki to 71. 72. I tak wiesz, zobacz ile sekund trzeba, żeby się zmieniła prędkość. Karelia. Ale przecież jak jechałem z tym poprzednim ładunkiem ciężkim, to trasa, która mi powinna zająć 25 minut, zajęła mi 50 minut, nie? Bo się nie byłem w stanie go spędzić. Przygotuj się do skrętu. 76, 7, ale już zaraz hamuję, bo mam zakręt w prawo, więc znowu mi spadnie. O 20. Czyli jak było, Bastek, w pracy po przerwie, powiedz. Okej. Okay. No już, spoko. Nie pomyliłeś tam przewodów czy coś? Nie, tam przewody. Po co mi przewody? Ja się tego nie chytę. I... Jeszcze się coś pomyla. Lepiej się nie wiem. W robocie należy unikać wypadkowości, czyli nic nie robić. W sumie tak. Ale pączkę zadłeś czy nie? Nie, nie. Trzeba... Że stracił kilogram przez to, że ci się wykona, że ich omijał, także teraz też się ograniczą się. Może zejdę poniżej stówki. Nie, mam ostatnio 89,5. W naturze nic nie ginie, także moje minus 5, moje plus 5. I... Nie, no nie było plus 5 na razie. Nie, to 8. Ale ja to umówię tak. Odkąd zacząłem teraz się, że tak powiem, tam dbać o siebie od czasu tej. Znowu zacząłem, bo to jak skończyła się ta, jak skończyła się powiedzmy kwarantanna, to ważyłem 92,5, nie? Teraz 89 i z hakiem i nie chcę jakoś zejść poniżej tego, że takie dwa tygodnie trzyma. No tak to jest, muszę robić więcej cardio, a mi się nie chce. Znaczy muszę nawet wyżej do pracy jeździć, nie? Ale czekam, aż go naprawię w końcu. To skrzypienie może jutro mi się uda, zobaczymy. Dalej do piwnicy i walczyć. Nabieram już kształtu, cięcia bije. Mało roboty, aż mało roboty. Mało powierzchni będzie, ale dużo takiej zabawy, zachęć widzenia. Skręć w prawo. Przeliczam trasę. Źle pojechałem. Świetnie, muszę się cofnąć. Nie cofaj, cofanie jest dla ramców. Muszę, mam 200 km stare, jak nie cofnę. Do ciebie. Z prędkością 50 na godzinę. No. Nie, nie trąbcie na mnie, muszę jechać. Boże, ale to jest dobrze, że nie jechali ze mną bezpiecznie, bo mnie cofną, nie? Obliczanie nowej trasy. Miałem 7 do tego, a zrobiło mi się 250, nie? Brawo, ty. A czyli więcej niż przejechałem. Dobrze, udało się. Ale podoba mi się, powiem tobie i powiem wam, ta Bułgaria i Rumunia ładne są. Ładnie jest to zrobione w mapie.
No, a co chwila, że tak powiem, płatności. Znaczy tamte bałtyckie też są fajne. A teraz bym pojechał, wiecie, gdzie? Do krajów bałtyckich. I chyba tam się wybiorę. Jakoś tam się zadbał panów wydostać. Litwa, Łotwa, Estonia. To jest chyba fajny, fajny plan tam pojechać. Tak, muszę znaleźć najbliższy garaż, gdzie przespać. I może naprawić przy okazji. Przez Katowice przejechać, żeby na czepa zostawić. Chyba, że zarobię na garaż. To przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dzisiaj, że jeszcze musiał promocja ściągnąć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Co nie działa? Nie, no musiał że ściągnąć, bo skręć tak naprawdę go nie miał zainstalowanego, a na sobotę się ustawiają, że na promocję pojawia. Skręć w prawo. Od tego do... Pejtam do Arabii. Odmeldowuje się. Chyba 2,5 tysiąca kilometrów wyjdzie. Tylko że tam promy potem dużo zajmują. No myślę, że jeszcze jakąś krótką traskę możemy zrobić, ale będziemy starali się już teraz, nie będziemy patrzyli raczej na zysk, nie będziemy patrzyli raczej na cenę, tylko będziemy, po prostu będziemy jechali na północ. Ale najpierw pojedziemy się przespać. No też mam 19.30, ja sobie nie mogę spać, bo z ładunki nie dojadę na czas, bo krótki termin był. Także czeka mnie do 5 rano jazda. Do roboty. A nawet będzie więcej niż 5, bo Holendercy zablokują mi drogi. Ten jeden jeden. To zacznij jechać szybciej, stary. Tak, na tych wąskich alejkach, no. Wiecznie w porku 4-5 tirów przede mną i... Przygotuj się do skrętu w lewo. Tu się martwię, bo to jest stacja, ale chyba jest po drugiej stronie ulicy. Nie wiem, czy ja tam zakręcę. Świetnie, i 15%, bo wjechałem w prawożnik. O Jezu, jak ja jestem ciućma, to naprawdę. No ale też nikt nie jedzie, to nie wyprzedzą. W końcu go dom, dobra, jest prosto wyprzedzą. Bum, cała raja z drugiej strony. Dobra, grzecznie uciec po hamulcach i... Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Paliwko wlewamy. Gdzie tu jest miejsce do spania? Aha, tutaj. Ja cię kręcę, ja cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde, ciebie to że chyba w tym roku już nie słyszał. No chyba nie. Nie no, w tym roku nie przesadzajcie. Dobra, czy jakąś znajdę trasę na północ. Potrzebuję trasy na północ, bo chcę jechać teraz do krajów bałtyckich. Jak tam Jacek, co grosz? Zaraz wchodzę na ETS-a, na multi. Na multi, ja na Simbiu jeżdżę.
Chyba będzie chyba ta trasa, 180 metrów, ale zawsze na górę, więc spoko. Chyba, że jakieś zewnętrzne będą, poczekajcie. Byłem na farmie, skończyłem to pole tam i następne tam zacząłem, tak minimalnie, ale mówili też, że na te. No, może i to coś tam, że tak powiem, trochę, bo tam jest do nawożenia, tam w ogóle tylko jest zebrane, nie? Tam jest zebrane, ale ja zacząłem tą 15, 17, nie? Nie. No, to największe. To największe zacząłem, ale tylko kawałeczek, aby tylko 2% w kombajnie. Rzepak swoje. Tam jest swoje. Mam do Was pytanie dosyć ważne. Co to jest wełna kamienna? Ktoś to wie? Co to jest wełna kamienna? Wełna na to jest do ocieplenia. Ale kamienna? No tak jest, no co ci poradzę, no. Naprawdę nazywa się kamienna? Jest takie coś? Boże. No dobra. Kim jestem, żeby to oceniać? Bierz dwa kamienie, ocierasz nimi i może ta kamienna. Przygotuj się do skrętu w lewo. O Boże! Tam jest ten, ta było później tego sejwa zaściągnąć potem z tego. Bo potem jak ten, Skręć w prawo. po tym jecha na, że tak powiem, singlu ciągnąć dalej. Bo To była postaw mi miła się już nie chce przejażdżka. ruszać. Aha. Co tam jeszcze po 2 tygodnie jest? Okej, ruszajmy. Nie robię większe skutków, bo za tamtym, bo nie wiem, jak ty możliwie go to przeciągnąć na klasę jak tamten, a potem singla się to ściągnąć i zaszaleć. Drogę. I tak chyba by trzeba zrobić, bo teraz naprawdę też nie wiedziałem, co tam kupować. Znaczy ja tam widziałem, że tam, że co by trzeba było poczynić zakupy, bo tam, że wziął i posiął ten kukurydzę. Aha. Na tym pierwszym polu, co tam było, ten nim rzek zaczął to robić. Przygotuj się do skrętu w prawo. A że właśnie tak potem może właśnie bo ten mały siewnik, zasadzarka, potem to może na tym jeszcze słonecznik, a potem może na tym całkiem wielkim potem może bawełna, bo to by zajmuje wydatek na maszyny, nie? Stać was. No nie licząc, że tam powiedzmy jeszcze jakieś pole by się przydało. Mało macie? No. Drugie największe. Ze słonecznikiem teraz. A nie, pojemy się do zbioru, czy nie, ale. Z trzciną cukrową? Nie, ale trzcina cukrową też potem planuję na jakieś tam zrobić. No ale to, a, to musi być małe pole. No to nie ma małych pól na tej mapie. No jest tam. Małe w skali tej mapy, a nie małe pole, to nie jest to. Teraz mam ładunek, mógł chociaż jechać jak człowiek. Pewnie zaraz będą jakieś mandaty, żeby było śmieszniej, ale. Śmiesznie to na tym pojutrze się teraz taką biedę auto wziąć, nie wiem, wiecie, może jaki kolor tam ma, ale chce się wziąć do środka z pioskiem, żeby ze Szwajcarii wieźć piosek do, na pustynię, nie do Arabii. To w sumie nie wiem, czy ten piosek idzie dodać tam przez tę misję, no ale to już. Czy dwa pasy i kolejka, te 50 na godzinę, 6 już będę. Też radę. No, a jeszcze 500 km. Ale bym wygrzął w kolesia, Boże kochany.
Może jednak będę jeździł przepisowo. Nie, nie ma sensu. I właśnie na zakładzie też policja była, ja wyhamowałem, na szczęście byłem, ktoś w tyłek wjechał, nie? I wyhamowałem do 60, a tu policja, no to szczęście. A ja jestem w Anglii, kurde, i zapomniałem się mandat. Stronę ci pomyliłeś? Tak. Nie, normalnie. A ja w sumie ten, na tym save'ie to chyba w Anglii tak jeszcze w ogóle nie było. Na zerwę. Zobacz, no, mam bardzo, bo to widać, czy byłeś, nie? A, mówię, jak już jedna trasa z Manchesteru. A to widzę, że wtedy jeszcze jak nie miał swojej ciężarówki, to trochę. Trzymaj się. Swoją zresztą na pewno nie daje. Ja też nie mam Anglii, jakoś za tą Anglią nie przyparam to. Po złej stronie jeżdżą. Zauważyliście? Do pierwszego mandę. Ja pie... kurę... a... uj do tego. Dostałem nawet 5000 zł. A ile zrobię z tą trasę? 4,5. Nie! Tylko ja mogę na trasie dołożyć 500 euro. No cóż, no. Ale zdążyć burzyk, no. Dostałem mandat 5000 euro. Czy wy to rozumiecie? Mój rekord jest kilkanaście tysięcy, tam chyba 11, był 10, 11. Bo mają 80 zrobili na skrzyżowaniu w lesie 50 i tam cała policja w to. A, uszkodził. Nie, ogólnie nie uszkodził, go tylko na czepu trącił. No. Będę bezczelny. Wybrano cel podróży. Wąskie drużki. I co na miasto? Jestem cheaterem największym. Wczytałem sobie save'a. Twojego? Tak. No to już nie jest cheaterstwo, to już jest hardcore. Jestem cheaterem. Ja to tych przepisów na rondzie nie rozumiem tych, że po prostu jakby ich nie jechał, to oni nie wiedzą, że ja mam pierwszeństwo. To oni nie umieją, ty umiesz. Trzymaj się lewej strony. Tak, jeżeli po tej trasie kończymy, jest po 20, która godzina? Po 20 jest jakoś, nie? Nie, to nie. Nie, no muszę iść się ogolić. Odpowiedziałeś się golić, to jest dla lamusów. Dlatego się golić codziennie? No. Nie, no muszę, bo jestem zarośnięty jak świnka. Nie wypada tak tu jeździć po ludziach. Oj tam, oj. Przyzwyczajam się. Ale może jeszcze ten, może... która jest 20... Może jeszcze, no, jeszcze jedną... jakąś troskę zrobię w ETS-ie, ale to zobaczymy, jak się ogolę, czy będzie mi się chciało.
Filip teraz idzie otworzyć szyby, to wiesz, otwórz szyba, wystaw gębę, to będziesz się wiatr na szybką chwilę. A jak się otwiera szyby? Nawet nie wiem. No kwestia, czy przypiszesz sobie guziki. Nie przypisałem. Oryginalnie nie, no to nie wiem. Oryginalnie nie ma przypisanej guziczków, musi sam opcja sobie przypisać coś. Ale to przynoszą mi w luj, nie? No i jest głośniej, no. Ale za to możesz poczuć wiatr w włosach. Ale nie mam włosów. To po co się chcesz golić? Tylko na twarzy, to jest zarost na włosy. No, a co to jest zarost na włosy? No. Trzymaj się prawej strony. Ale jakby nie patrzeć, to jest włos. Zjedź z ronda. Więc coś nie, ale coś tu już. Jeszcze muszę podłogę umyć. Już miałem się jeszcze pleny wstawić, ale mi się już nie chce. Jutro wstanie. Tak, to zrobi. Ale najlepsze jest to, żeby się skończyły spodenki na siłownię, nie? Jakie jeszcze tlenistwa? Dobra, kit, kupię sobie jeszcze jedne spodenki, nie będę prał. I zakupiłem w robocie jeszcze jedne spodenki. Że skończyły. To trzeba już... było obrócić przodem do tyłu i tu. Ja też nie skończyłem, tylko byłem już w nich dwa razy, nie? To są trochę nieświeże, więc mówię, dobra, to sobie się wstawię prania, a potem to co, i dobra, kupię sobie kolejne. Ubiorę sobie do przodu, a potem odwracasz na drugą stronę, na lewą stronę. To tylko majtki tak się robi, basta. To spodenki, nie? Nie, tylko majtki. I skarpetki. Ze spodniami też tak robię. To się trudno dopinąć potem za to. Co tu za dziura na moście była? Świetnie, za mną jedzie policja, no genialnie. Uwielbiam. Czemu policja przekracza granicę? To jest nienormalne. Co oni robią na przejściu granicznym? Wymiana kulturalna. 400 euro dostałem za tą kulturę, wiesz? Mandatu. No, panie, kultura jest droga. Jak u was pogoda, bo u nas leje? Pochmurno. Słońce świeci. O dzięki, tylko u mnie leje. Ale tak o 16.30 to padało, tak z 20 minut. A, czyli przyszło od ciebie, dzięki Jacek. Co, jeżeli to kupił teraz na promocję, jak jakby bym chciał. Ja jeszcze nic. Co jestem? Ja jeszcze nic. No i jeszcze to już jest trochę, bo już jest wczoraj skończyła chyba, czy dzisiaj. Ale jest szans, no zaś będzie pomocna. Jak to na tym drugim Discordzie, to tam na mnie kopię. To było hasło. To jest promocja. No kurczę, zaś nie mogę skorzystać, bo już wszystko kupił. Wszystkie ETS-y. No, TPS. O, auto dachowało. Na autobus z Warszawy.
zjedź z ronda. O co bułka to było? Skręć w górę. To nie Warszawska. To nie Warszawska. Czekamy nocna jazda, północ się zbliża do 6 rano. Oj, nie lubię. No ja muszę teraz, kurczę, właśnie pojechać na miejsce. O, mam dać, świetnie, 1000 euro. Ale muszę zaraz muszę skończyć to i zająć się troszkę sobą. To przy okazji sobie włączę renderowanie tego odcinka, nie? Umyję podłogę. Najgorzej, że jestem głodny, ale no szkóra, że już tak przekroczyłem kalorię troszkę, więc... Pan spoko, jutro do sklepu możesz jeść. Na rondzie zjedź pierwszy. Ale nie wiem, czy oddam. Mogą mnie odrzucić. No to, ale to zjeść możesz, nie? Albo może pani mi powiedzieć, że mają dużo osocza i nie chcą. Też tak może być. Im jest wiecznie mało, więc... Krwi, tak, ale osocza to nie. Wszystko biorą. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, Rumuny śpią, więc po północy aut nie ma. Skręć w prawo. No, na Węgrzech, powiem ci, ruch jest. Tak, już po północy. No, 23:07. Więc ty jesteś chyba w innej strefie czasowej, nie? No, nie biedę. A, jak jeszcze dołożę teraz na jeździ w Hiszpanii. Pojadymy sobie do Lizbony i na samym płynie w tam. I do Stambułu z Lizbony, to będzie trasa. O. Ale śmieję się. Ja do tego muszę dojść jeszcze mentalnie. Ale jak pojadę na działkę, to zrobię sobie trasę Aberdeen. Z Aberdeen do Stambułu. Muszę sobie dodać wtedy tylko, nie? W tym tygodniu muszę ten program ogarnąć. Ten nowy, co też Gwiazdkowi podawałeś, taką traskę sobie zrobię. To będzie ze 3,5 km, nie? Trzymaj się lewej strony. Ja mam nadzieję, że z tego save'a, którego mam na tym cheatowanego na konwoje, że mi się przez tego promocja nie rozwali. To nawet garaże nie kupują na tych terenach. To nie mogłeś sobie go zapisać, skopiować do innego folderu? Weź go wyjmij z tego pliku i już. Hardcore. Jakby zresztą skopiuję kolejnego i tyle. Więcej takich. Teraz na tym, co mam teraz właśnie na singlu zagrał. O kurde, Weronika zarobiła mi całe 385 dolarów euro. Ona to pojechała, te bogułki. Na zakupy, bo to nie jest plus, tylko minus. Nie no, na plusie 300 euro to zarobiła, no ja.
No wrześniu zarobiła 300 euro, ale i dostała za tą trasę, bo wreszcie wydała na ciuszki, nie? Tak, czyli tu dostałem tyle mandatów, że zarobiłem jakieś 1000 euro. Genialnie, genialnie. Słuchajcie, potrzebuję podjechać do serwisu i się naprawić. I to już będzie koniec tego odcinka. Czy to jest serwis? Albo się cofiesz, albo naprawiasz. Bo nie naprawiłem tam tego ostatnio. Potem pieniędzy nie mam, ja pieniędzy nie mam. Ale nie naprawiłem. Mandat. Nie naprawiłem ostatnio. Nie naprawiłem. Ale tutaj nie ma serwisu. Czy jestem ślepy? Czy myślę, żeby w Bukareszcie nie było serwisu? Są same stacje benzynowe. Albo może być salon samochodowy. Wtedy jest salon samochodowy, jest serwis, nie? A nie w każdym salonie jest, bo jak jest mały, to nie ma. Tu jest. O, tutaj. Dobra, to ja tam podjadę. Tam jest jakiś salon samochodowy od razu. Znaleziono. Pojedziemy tam. System gotowy do pracy. Mały salon bez naprawy. Nie, jest, bo widzę, że jest też naprawa. Tam jest spanko. Spanka nie będę robił, ale tylko podjedziemy i się naprawimy. To będzie jakieś 10 tysięcy teraz, bo było 7, ale już mam chyba 17 było za to szkodzenie, więc... Ale trzeba to zrobić, nie ma wyjścia. Bo już mi się silnik wyłącza, to nie przelewki. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Znowu wyjdzie długi odcinek. No ale co mam poradzić, no? Nic nie poradzę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Naprawdę Iveco. Ja się boję, że ciężarówka tak będzie naprawy. Coś zepsują jeszcze. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. No dobra, naprawmy się w takim razie. 9000, zostało mi 23. Jak już jestem w serwisie, to ile bym potrzebował kasy, żeby zmienić sobie silnik? Trudno. Ale wiesz, to jest tam minus plus, zobaczę, a nóż może mogę zmienić. Miałem tego nie robić, ja wiem, ale... wcale nie. Za 500 koni, bo tak, zwrot mam 10, to ja sobie kupię silnik. Teraz mam 410, ja mogę kupić teraz, bo miał 500 koni. To by mnie kosztowało 10 tysięcy euro. To jednak 100 koni powie więcej. Bo ty chyba. Bo ty mi podawałeś jak ceny w złotówkach. Ja mam w euro ceny, nie? To jest troszkę inaczej. W złotówkach. Teraz to koni. 5 minut każdego dnia ujeżdżać. No 90 koni. Nie, kupuję to. Kupuję ten silnik. A skrzynia biegów. No, skrzynia biegów jest gorsza. Znaczy lepsza od normalnych odbów, ale do ciężkich jest słabsza, więc nie. Ośki. No, na ośki mi już nie stać. Podwójne. Ośki, jedna oś jest dobra, jeszcze dobrze paliwo ciągnie. Ten duży bag jest. Nie musisz za chwilę tankować. Dobra, jest ok. W takim razie jest ok. Dopłacę, słuchajcie. Dziewięć tysięcy
skrzynia biegu. Ej, no i skrzynię biegów też trochę zmienimy, żeby lepsze było wspinanie się. Zapłacę 9 koła. No dobra, miałem tego nie robić, miałem spłacić kredyt, ale te prawie 100 koni i odrobinę lepsza skrzynia biegów do ładunków ciężkich, to mi się przyda. To mi się przyda, więc potwierdzamy zakup. No, mój budżet się zmniejszył do 13 koła, więc tak naprawdę jestem w tej chwili na zero, aczkolwiek no, za 12 godzin będzie trasa, więc dopiero kiedy 12 godzin przejdzie, więc jest ok. Jest ok. Troszkę sobie ciężarówkę poprawiliśmy, więc myślę, że możemy być spokojnie dobrej myśli, bo wychodzi na to, że mamy lepszy model, mamy więcej koni. No minus jest taki, że mamy mniej kasy, ale spokojnie, teraz mamy towar naprawiony, ciężarówkę naprawioną, więc będzie ok. Jacku, Bastku, pożegnajcie się proszę. Lepo. Na razie. I słuchajcie. Tak, jadę teraz na północ, więc mam helikopter na sam na południe 20 koła, nie? Nie chcę tam jechać, chcę jechać do góry. Ładowarka kołowa za 14, o, może być. Procesory komputerowe, też może być. Są jakieś trasy. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanko i do zobaczenia. Być może dzisiaj, ale raczej dopiero jutro. Pa, pa, trzymaj się ciepło. Cześć.